5, 4, 3, 2, 1, go! Lekko po 8, właśnie już jesteśmy w Londynie, zbieramy się na miejsce, gdzie będzie się odbywał dzisiejszy półmaraton. Także w końcu nadszedł ten dzień po 30 dniach przygotowań stricte do półmaratonu. Dzisiaj jest ten dzień, gdzie spróbuję przebiec go poniżej 2 godzin. Zobaczymy, czy się uda. Było śniadanie, takie jak zawsze, bez żadnych zmian. Jeszcze tylko muszę się zastanowić, jaki strój będę miał do biegania, czy będę zakładał leginsy pod spodenki, czy nie będę zakładał leginsów pod spodenki. Wszystko zależy od pogody. No, także będziemy się już widzieć na miejscu, przy rozgrzewce, więc do zobaczenia. Dobra, już po rozgrzewce, jak widzieliście, troszeczkę dynamicznej rozgrzewki, troszeczkę pobiegałem. Żel przed startem, jakieś 20-15 minut przed startem. Teraz jesteśmy jakieś około 10 minut przed startem, więc już rozgrzany, trzeba się zbierać na linię startu. No i będziemy zaczynać. Jest tutaj, trasa wygląda tak, że jest to jedna mila, okrążenie to jest jedna mila i będzie takich 13 okrążeń dla półmaratonu, no i oczywiście tam później o 9.45 startuje następny bieg na 10 mil. Później jest kolejny bieg chyba na 5 km, startuje po 10 jakoś. No i coś takiego. Ogólnie kończą oficjalnie półmaraton po 3 godzinach, także 3 godziny jest maksymalny czas na ukończenie. Ale ja dzisiaj celuję poniżej 2, także kończę, zbieram się na linię startową i lecimy. Trzymajcie kciuki.
jaki czas miałem? What a finish! Na moim było 1:57. No więc półmaraton zaliczony. Udało się, jeszcze troszeczkę muszę pochodzić, żeby tętno spadło. Ale na moim Garminie było godzina 57:41 sekund. I średnie tempo 5:34, do tego 1623 kalorie spaliłem podczas tego biegu. I to jest na moim Garminie. Nie wiem, jaki będzie czas oficjalny, może być różnica, bo ja już skończyłem półmaraton na moim Garminie pół kilometra wcześniej, więc nie wiem, czy oni liczyli dopiero jak przebiegliśmy przez metę i dopiero wtedy się czas zaczął liczyć, nie mam zielonego pojęcia, ale za kilka godzin będzie oficjalny czas, więc się zobaczy. Ale ogólnie jestem mega zadowolony, miałem dwa momenty, gdzie tempo mi spadło, bo byłem taki troszeczkę niespokojny, bałem się, że ta energia mi spadnie, bo czułem te spadki energii, więc się troszeczkę bałem, ale później się udało, przeszedłem przez to, napiłem się trochę wody i polecieliśmy dalej, także było spoko. I kolejna rzecz, to jest jednak prawda, że podczas długich biegów to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi będą ostatnimi. Wszyscy, którzy mnie wyprzedzili na samym początku, ja biegłem na samym końcu grupy, wszyscy, którzy mnie wyprzedzili, teraz byli wszyscy za mną, bo ich po drodze powyprzedzałem, dużo osób spacerowało, no po prostu źle tempo dobrali, zaczęli troszeczkę za szybko, no i później już jak się zaczęli męczyć, tempo spadło, no i później na końcu musieli iść, ale tak to jest, ja byłem zadowolony, jestem zadowolony z siebie, było poniżej 2 godzin, teraz dzisiaj odpocząć, kolejny tydzień odpocząć i wracamy na przygotowania do połówki Ironmana. No ja już jestem w domu, po starcie można teraz odpocząć, dobrze zjeść, uzupełnić elektrolity, uzupełnić wszystko, co straciliśmy, co będzie ciężko w czasie jednego dnia, ale jutro też będę miał jeden dzień wolny, także na pewno się będzie dalej odpoczywać i uzupełniać wszystko, co się dzisiaj straciło. Ogólnie jestem zadowolony, ale też zaskoczony, bo jak patrzyłem na internecie, patrzyłem tą trasę, było napisane, że ta trasa nie będzie, że będzie po prostu płasko, a ta trasa tam, gdzie żeśmy biegali, te okrążenia, były cały czas góra, dół, góra, dół, góra, dół, było naprawdę dużo tych wzniesień i te wzniesienia były, one nie były bardzo strome, ale były całkiem długie, gdzie no człowiek się później troszeczkę po nich męczył, za to zbiegi były całkiem strome. No ja do tego startu szykowałem się na płaskim terenie, więc to było dla mnie troszeczkę zaskoczenie, ale udało się, poniżej 2 godzin, jak na razie to jest mój rekord, godzina 57 na półmaraton, może kiedyś jeszcze ten rekord będziemy pobijać. Jeśli chodzi o ten półmaraton, to chciałem troszeczkę więcej powiedzieć o tym starcie, ale myślę nagrać to w kolejnym filmie. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o takim filmie. Chciałbym cały ten mój bieg dzisiejszy podzielić na różne etapy i opowiedzieć po prostu, jak on przebiegał, jak wyglądało moje żywienie w tym dniu, jak wyglądało żywienie przed biegiem, w trakcie biegu i po, jak uzupełniałem moje płyny, elektrolity. Także chciałbym to wszystko tak porozbijać i zrobić osobny film. Także jeśli by Wam się to podobało, dajcie mi znać w komentarzach. A jeśli chodzi o ten film, to już wszystko. Wielkie dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I jeśli Wam się podobało, wiecie, co macie robić. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i będziemy się już widzieć w kolejnym filmie. A ja na ten moment zbieram się odpoczywać, no bo jak już tak patrzę w kamerę, to rzeczywiście wyglądam na troszeczkę zmęczonego. Także dzięki jeszcze raz i do następnego. Hej!